Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mamy taki dość większy unboxing. Jest to unboxing z magicznej kostki. No i zaraz zobaczycie, co mamy tutaj takiego ciekawego. Od razu powiem, że wartość tej przesyłki jest równie około 300 zł. Także naprawdę największy chyba jaki mam. No i tak, tu już nic nie ma. I tu jest przesyłka. Dobra. Naprawdę duża oferta. Bardzo szybko do mnie przyszło. Nawet... Okej, sorry za pocięcie. No więc tak, przesyłka doszła do mnie naprawdę szybko, bo została wysłana wczoraj, a jest już dzisiaj. Jeden dzień, jak na drugi koniec Polski, naprawdę bardzo, bardzo szybko. Faktycznie to weźmiemy. Ojej, ale tych naklejek tutaj. O, no nie sądziłem, że aż tyle, bo tyle nie potrzebowałem. Tu mamy tak, dwa komplety na dwójkę, trzy na trójkę i na czwórkę. To są juskowe Halbrighty. Te naklejki to są akurat na Wittiden. Są naprawdę bardzo fajne. Oj, są dwa komplety żółte. Są nieco ubrudzone z tego co widzę, ale nie szkodzi. Naprawdę bardzo fajnie. I tu mamy jeszcze folię transferową. No ale cóż, dobra. Dalej. Co my tu mamy? No widzimy. Dobra, może tym się potem zajmiemy. Tu mamy coś, co jest naprawdę godne uwagi. Otóż jest to tak. Timer Pro 3. generacja Speedstack oraz mata. Tak, będę wymieniał matę i urządzenie. No i tu mamy do kubeczków i torba, to nam się nie przyda. Weźmy sobie wtedy, wrzućmy to. Może tą teraz zachowam. Tak, zacznijmy od maty. Fajny materiał. Taki rolony papier zawinięty. Ojej, no, fajne, jak zwykle, timer, też już tutaj mamy coś jeszcze do tego, WSSA, czyli Światowa Organizacja Kubeczków, czyli Speedstacków. No a tu mamy wytłumaczone, jak powinien działać timer. Tutaj należy tą tasiemkę po prostu wyjąć. To jest to zabezpieczenie do baterii. W tym momencie timer powinien nam działać. O, nawet widzę, że był już uruchamiany, ale to nie szkodzi. No i tak. Zapytacie, nie ma tutaj magnesów jak w poprzedniej serii, w poprzedniej modelu. Mamy tutaj takie zaczepy. Te zaczepy są po to, że niby timer jest luźny, ale to co prawda chodzi o to, że nie trzeba tak jakoś mocniej szarpać tego. Po prostu tutaj nam się to zaczepia. W tych starych matach był taki minus, że się urywały tam zaczepy, przez co timer się już nie trzymał czasami. No i było jak było. Działa, działa. Mamy do tysięcznych części sekundy czas. Także naprawdę fajnie. Z możliwością zapisu i tak dalej. Dobra, teraz co tutaj mamy? Co to jest? Jest to, otóż jest to wyświetlacz. Jest to trackpad. Mini wyświetlacz. Do tego, jak to się odpakowuje. Aha, w ten sposób, dobra. Tak to wygląda. W opakowaniu mamy mini statyw do tego.
I od razu powiem, że nie, nie można go podłączyć do kamery. Nie, nie można. Pajączek zwykły, taki bardzo fajny. I mamy tutaj, o, wyświetlacz. Ups, tu. To jest ten... No dobra, mini trackpad. Ale spoko. Fajnie to wygląda, fajnie. Od razu mamy tutaj kabelek. Aha, czyli to jest kabelek tylko do tego trackpada. To zwykła bateria, paluszki, zasilanie. No i cóż. Ups. Odwiniemy plombę. Można nabyć taki trackpad, taki wyświetlacz jeszcze, z tego co wiem, magiczny koski będzie je miał po prostu. Teraz jak to się wczepia tutaj? Jak to należy tu przekręcić? Coś w ten sposób? Nie. No dobra, zobaczymy potem. Jeszcze podłączamy tutaj do timera. Trzeba go włączyć jeszcze. Działasz czy nie działasz? Działaj. Może baterie są po prostu rozładowane. No ale cóż. Nie wiem, pokombinuję jeszcze tutaj z tym. Zobaczę jak to wszystko działa i widzimy się za chwilę. Ok. Dobra, byłem w sklepie po baterię jeszcze teraz. Szybko. Mam nadzieję, że to pomoże. To tu. To tu. O. Czyli po prostu baterie były rozładowane. Teraz. Ej, no jak to się włącza? Przed chwilą działało. Aha, okej. Okay. Po prostu bateria wyskoczyła, czy jak? A, jest, no, także spoko. Mamy sobie tutaj nasz... Ej, nie widzicie? Czemu mówicie, że nie widzicie? Nie mówicie. No. Tak to wygląda. Weźmy sobie jakąś kostkę. Gdzieś tu powinienem mieć. Coś. Zaraz, momencik. Jakąś piramidkę tutaj weźmiemy. Pomieszamy sobie jeszcze. No nie ma to jak banalny skrał, bo z ręki. No ale cóż. Pewnie i tak złamie. Dobra. O, 6,89. Widać. A, no. Spojrzałem na dwie ostatnie cyfry z przyzwyczajenia, gdzie pokazało mi 6,98,9. No, czyli po prostu 98. No, z przyzwyczajenia mówię. Spojrzałem na dwie ostatnie cyferki. No, także bardzo polecam. Bodajże za 180 zł można nabyć taki zestaw maty i timera. Wyświetlacz będzie dostępny za około 100 zł, czy 110, jakoś tak. Także naprawdę polecam. Magiczną kostkę. Bardzo fajnie. Można... No, robić z nim interesy, to sama przyjemność. Także dzięki za uwagę, życzę miłego dnia. Cześć!